Już za kilka dni miłośnicy królewskiej gry szachów będą mieli okazję obserwować w akcji znakomitych zawodników z kraju i z zagranicy. Pierwszy turniej szachowy, memoriał imienia Ireny Warakomskiej, to przedsięwzięcie, jakiego w naszym mieście jeszcze nie było. Turniej rozpocznie się 11 sierpnia, potrwa 8 dni. Pula nagród to aż 75 tysięcy złotych. Kto wie, może Suwałki, jeśli wykorzystają swoją okazję, dzięki turniejowi mogą ponownie stać się ważnym ośrodkiem szachowym. Rozgrywki zorganizowało powstałe w marcu Stowarzyszenie imienia Ireny Warakomskiej. Utworzone zostało przez dzieci zmarłej niedawno protoplastki klubu szachowego Juwena Hańcza Suwałki. Potomkowie pani Ireny żałoby i tęsknotę chcą przekuć w coś trwałego, coś, czym żyła Irena Warakomska i czemu poświęciła pokaźny kawałek swojego życia. Bez niej sukces suwalskiego klubu nie byłby możliwy. Przez 10 lat swojej prezesury wychowała kilkunastu wybitnych szachistów. W tym okresie zawodnicy klubu 100 razy przywozili do Suwałk medale z Mistrzostw Polski. Do rekordzistek należy Anna Warakomska, zdobywczyni 25 mistrzowskich krążków. W tym czasie dwukrotnie w 2005 i 2007 szachiści Juweny Hańcza zdobyli drużynowe Mistrzostwo Polski juniorów. Dyscyplina w Suwałkach kwitła, a młodzi szachiści zaznaczali swoją obecność na arenie międzynarodowej podczas Mistrzostw Europy. Zrodziło taką myśl wśród nas, pięciorga dzieci Ireny Warakomskiej, żeby zorganizować taki memoriał, taki turniej, który ściągnąłby gwiazdy do Suwałk szachowe. Turniej, który by mógł zjednoczyć tak rodzinę szachową, wszystkich szachistów w jednym miejscu, w Suwałkach. Dla Ireny Warakomskiej klub był odskocznią od codzienności. Trochę zajęć miała i w domu, i w pracy, więc ten klub, te 10 lat, to była wspaniała przygoda, spotkania z ludźmi, to były podróże. Mając pod opieką 7-8 dzieci z klubu, z różną wrażliwością, bo to jednak jest turniej. To są emocje, to są rozgrywki, tam dzieci wygrywają, tam dzieci przegrywają. Dzieci oczekują przeróżnych jakby, tak, różnego rodzaju opieki. Ja wracałam zmęczona, mama nigdy. To też była odskocznia mamy od choroby, bo chcę powiedzieć, że mama w 2010 roku zachorowała na raka i dzielnie walczyła przez 6 lat. Mając 5 przerzutów, dzielnie walczyła, wychodziła na prostą. Tak jak powiedziała 30 sierpnia, jak wychodziłam z pracy, patrz, już mam swoje włosy. Turniej suwalski jest drugim pod względem wielkości nagród w Polsce. Skala zainteresowania tym wydarzeniem najbardziej zaskoczyła samych organizatorów. Na kilka dni przed memoriałem listy zawodników są już zamknięte. Polska jest reprezentowana przez wszystkie miasta, w których istnieją kluby szachowe. Za granicę reprezentuje 11 federacji szachowych. Memoriał rozpocznie się rozgrywkami juniorów w hali Osir. Każdy może tu przyjść i zobaczyć. To nie jest takie widowisko jak piłka nożna ani siatkówka, na pewno. Tam potrzeba ciszy, spokoju, nawet wśród dzieci. Arcymistrzowie i zaawansowani szachiści będą grać w hotelu Velvet. Wydarzenie objęte zostało patronatem prezydenta Suwałk, który, jak sam mówi, cieszy się z inicjatywy nowo powstałej fundacji. Tutaj jest inicjatywa zorganizowania takiego pierwszego, dużego, międzynarodowego turnieju szachowego imienia Ireny Warakomskiej. Tutaj miasto również włączyło się i wspiera tą inicjatywę, bo rzeczywiście ona wymaga i wsparcia, i podkreślenia, żeby w pewnym sensie uczcić pamięć pani Ireny, ale również dać możliwość rywalizacji na tym najwyższym poziomie. Pierwszy krok jest najważniejszy. Władze miasta liczą, że turniej wpisze się na stałe w sportowy kalendarz miasta i przyczyni do odbudowania potęgi szachowej Suwałk. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Telewizja Suwałki. A obszerny materiał z memoriału zobaczyć będzie mogło kilka milionów widzów we wszystkich telewizjach lokalnych nadających w sieci Wektra.